Hey kids, my name's Gooby, and today... W internecie niedawno dosyć głośno zaczęło robić się na temat strasznych filmów związanych z niejakim Goobim, czyli prowadzącym pewnego show dla dzieci, które jednak skrywa całkiem wiele tajemnic i tak naprawdę jest prowadzone przez złego człowieka w garniturze, który ubiera maskę i kryje swoją twarz tylko i wyłącznie po to, żeby porywać dzieci tuż przed ekranów telewizorów. Swoja ofiara najpewniej więzi i już nigdy najpewniej nie zostaną one odnalezione. Przed wami cała historia odnośnie Gooby do tego momentu. Z pewnością jest ona bardzo mroczna i dzisiaj przedstawię wam wszystko w 100%. Siema Mondar z tej strony, nim zaczniemy wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama, linka macie w opisie, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zacznijmy od początku. Okej, to będzie szybkie. Wszystko rozchodzi się wokół Goobiego, pochodzącego ze świeżo rozpoczętej w internecie serii Gooby Educational Videos, która póki co nawet jeszcze dobrze się nie rozwinęła, a już dostałem spam oznaczeń na TikToku, żebym o tym nagrał. Cały pierwszy odcinek całości pojawił się w internecie niespełna miesiąc temu, bo 8 grudnia 2023 roku. I początkowo pojawił się na YouTubie, gdzie zdobył zaledwie mniej niż 1000 wyświetleń. W podobnej sytuacji znajdują się także następne 3 odcinki, które wychodziły cyklicznie plus minus co tydzień 2. I Gooby na YouTubie zasadniczo... większej popularności to nie zdobył. Wszystko natomiast ma się zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o to TikTokowe uniwersum, ponieważ tam również opublikowano wszystkie odcinki, niekiedy nawet dwukrotnie, i wszystko rozpoczęło się od tego na maksa ustawionego filmu, który zdobył ponad 1000 wyświetleń. Po prostu rozszedł się dość sporym viralem, ale nawet ciężko kwestionować czemu, bo to TikTok i tam tego pokroju rzeczy raczej rozchodzą się dość szybko. Patrząc na to, że jeżeli chodzi o całą serię, to mamy tutaj do czynienia z takim creepy show dla dzieci, taką bardzo niepokojącą bajką, która w gruncie rzeczy ma być niby family friendly, ale jednak jest wyświetlana z tymi różnymi VHS-owymi glitchami. I dodatkowo ma jakąś mroczną historię w tle i później puszczono na TikToka z dopisem: co moi przyjaciele wysłali mi o 3 w nocy, oglądaj do końca. W pewnych scenariuszach może być po prostu eliksirem sukcesu. Niestety natomiast twórca Goobiego próbował nadużyć tego eliksiru jeszcze kilkukrotnie, przykładowo publikując drugą część, co ja właściwie obejrzałem, oglądaj do końca, która zebrała trochę ponad 90 koła. Do bardzo podobnej próby doszło z odcinkiem 3, zobaczcie, co moi przyjaciele wysłali mi o 4 w nocy, i ponownie nie zdało to takiego rezultatu jak za pierwszym razem. Akurat z tymi TikTokowymi trendami jest tak, że raz coś pójdzie, ale żeby poszło drugi raz, to jest już trochę ciężej, przynajmniej nie w tak krótkim odstępie czasu. W każdym razie, jak to się rzekło, Gooby wyszedł trochę poza tą bardzo zamuloną warstwę tego internetu, gdzie filmy nie osiągają większych wyświetleń. I ten pierwszy odcinek na TikToku rozszedł się dosłownie takim viralem, że dostałem pod nim całkiem sporo oznaczeń, ponieważ chcieliście, żebym na to spojrzał, więc spoglądam. Co do wyjaśnienia, mamy 4 odcinki, których łączna długość nie przekracza 8 minut. Nie jest to moim zdaniem nic nadzwyczajnego, aczkolwiek może w to wejdźmy, bo coś tam Gooby stara się nam przekazać. Więc pierwszy odcinek, w którym Gooby liczy do 10, rozpoczyna się od karty tytułowej i początkowo myślałem, że Gooby ma umlauta nad U, aczkolwiek najpewniej to jest po prostu uśmiechnięta buźka, żeby wszystko było takie przyjazne dzieciom. Hey kids, my name's Gooby, and today we're gonna learn about numbers. This is number 1, then this is number 2, it comes after 1. And this one, this is number 3. To już wyobrażam sobie te wszystkie dzieciaki, które przez przypadek dostały się tutaj, żeby, nie wiem, pouczyć się liczenia do 10, a zobaczyły to. Obecnie nie jest to nic, co jakkolwiek mogłoby mnie jeszcze w tym internecie zaskoczyć. W każdym razie Gooby, zwyczajna postać pochodząca z najnormalniejszej bajki dla dzieci, która zdziebko przypomina pokolorowanego na żółto salad fingersa bez salad fingersów, liczy do 10, jednocześnie ucząc o tym dzieci, a następnie mówi o swoim ulubionym numerze, który pochodzi z jego karty kredytowej. W momencie pokazania swojej karty sam Gooby mówi, żeby dziecko, które ogląda tą bajkę, podało jemu dane swojej karty kredytowej. No, w praktyce karty kredytowej swoich rodziców. Gościu pyta nie tylko o numer, ale również i o 3-cyfrowy kod znajdujący się z drugiej strony. Can you read those three numbers to me?
did such an awesome job. I oczywiście są to rzeczy, których podawać się nie powinno. W ramach tego uniwersum to jest po prostu zła bajka dla dzieci. I stworek z tej bajki prosi dziecko o podanie danych jego karty kredytowej. Później swoją drogą pozdrawiam najpewniej wiadomo, co by z tymi danymi zrobił. W ten sposób odcinek pierwszy dobiega końca. Następnie rozpoczyna się kolejny odcinek, gdzie Gubi tym razem uczy alfabetu. Nauczyć, mając takiego nauczyciela, i z pewnością dowiesz się wiele. Faktycznie mu to całkiem nieźle wychodzi. My name's Gubi, and today we're gonna learn the ABCs. This is letter A, B, C, D. Po czym Gubi staje się lekko poddenerwowany. Jednocześnie pokazuje nam jego dwa ulubione słowa, czyli pomóż mi. Wówczas przez dłuższy moment otrzymujemy coś takiego. Mamy tutaj głos dziewczynki, która woła pomocy, pomóż mi. A chwilę później, dosłownie na kilka klatek, czytaj na ułamek sekundy, otrzymujemy screen z jakiegoś dokumentu. Niestety wszystko jest tutaj dosyć mocno zdystortowane, jednakże podstawowe informacje jesteśmy w stanie z tego wychwycić. Dziecka, które zaginęło 7 grudnia 2023 roku, czyli w dzień przed publikacją pierwszego odcinka Gubiego w internecie. Niestety reszta detali poza elementami wyglądu, takimi jak niebieskie oczy, jest nieznana. Wiemy na pewno, że mowa tutaj o zaginięciu dziewczynki imieniem właśnie Michaela. No niestety nie znamy nazwiska, w dniu 7 grudnia 2023 roku. Więcej informacji póki co nie znamy. No może poza tym, że wiemy, że babcia Michaeli nazywała się Carrie. I to w sumie tyle. Jednakże to wszystko to tak naprawdę nic, ponieważ chwilę później widzimy pełen raport zaginięcia. Ostatecznie chodzi tutaj o zaginięcie jednej dziewczynki imieniem Michaela Akins. Tutaj są jej dwa zdjęcia, no i nadal nie znamy szerszego kontekstu tego wszystkiego. Ponieważ co bardziej kluczowe informacje są tutaj ocenzurowane. W razie czego już od razu chciałem was uspokoić, nikt taki jak Michaela Akins nie zaginął. Wszystko jest tylko i wyłącznie potrzeby fabuły tego projektu. W prawdziwym życiu zaginięcie takowej dziewczynki miejsca nie miało. Tak, bo jest to ORG, a poza tym w internecie nigdzie nie ma żadnych informacji odnośnie zaginięcia dziecka, więc spokojnie, nie musicie się bać. Kolejny odcinek rozpoczyna się już trochę dosadniej, ponieważ wszystko jest totalnie zdystortowane, zakłócone, nawet głos Gubiego, który mówi... trochę mroczniej niż zazwyczaj. I w tym odcinku Gubi będzie uczyć się kolorów. I po wymienieniu wszystkich kolorów i stwierdzeniu chociażby, że brązowy to kolor ziemi, trochę jakby ktoś tutaj przyznawał się do zakopania ciała, ale ja nic nie wiem. Sam ponadto stwierdza, że kolor fioletowy to kolor siniaka, co też jest trochę zastanawiające, jako że ma być to bajka dla dzieci. Zielony to kolor liścia, niebieski to kolor nieba. Kiedy wymienia kolor czerwony, nie mówi o kolorze czerwonym, a spłyca temat do pomarańczowego, twierdząc, że jest to kolor pomarańczy, trochę tak jakby nie chciał dotknąć tematu krwi, która mogła być, no dobra, została przelana, ale ja nic nie wiem. Chwilę później nawet wypowiada to słowo, twierdząc, że czerwony to jego ulubiony kolor. I ostatecznie przyznaje rację, że czerwony to kolor krwi. Następnie przyznaje kolejną rzecz, mówi, że kocha krew i pyta, czy ty też kochasz krew. Następnie na łamek sekundy ponownie widzimy kolejny raport odnośnie zaginięcia pewnego dziecka. Tym razem, jak widzimy, jest to chłopiec urodzony 5 czerwca 2019 roku. I w sumie to na jego temat, no nie wiemy nic więcej. W cechach szczególnych otrzymujemy liczby 12, 15, 54, 13, 24 i tak dalej. Najpewniej tworzy to jakiś ciąg, tylko jaki? Trzeba sprawdzić. No niestety to jest rzecz, której nie ogarnąłem, a szkoda, bo myślę, że mogłaby dać nam całkiem sporo i tutaj na bank coś jest ukryte. Jeżeli znacie się i wiecie, jak to rozczytać, proszę napiszcie o tym w komentarzach, ewentualnie uderzcie do mnie na Instagramie, ewentualnie w mailu, bo jestem mega ciekaw i fajnie byłoby wam przedstawić, o co tak naprawdę z tym chodzi. Jak coś wiecie, piszcie na Instagramie, ewentualnie na tego maila. Chwilę później na pojedyncze klatki widzimy m.in. zdjęcie chłopca, tylko że rozmazane. Chwilę wcześniej, przed pojawieniem się zdjęcia chłopca, mamy tutaj jeszcze napis, albo pół napisu. Pojawił się nam jako płonący krzew i powiedział, że możemy zabić ptaka huraganu. Według źródeł, które przekopałem, może mieć to związek z krzewem gorejącym. Był to krzew, z którego Jahwe przemawiał do Mojżesza.
ale nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś większy związek, chociaż who knows. Następnie otrzymujemy zdjęcie prawdziwego oblicza Gubiego, które nie jest już takie przyjazne komukolwiek, w szczególności te jego rzadkie zęby, oraz pełen raport zaginięcia chłopca, o którym mowa było wcześniej. Mowa tutaj o zaginięciu Andrew Connera z Provo w stanie Utah 11 grudnia 2023 roku, ponownie na dzień przed pojawieniem się drugiego odcinka. Następnie odcinek dobiega końca po tym, jak Gubi znowu wychwala nas, co to my nie jesteśmy świetni. Dzięki, Gubi. I pod sam koniec widzimy jeszcze coś takiego. Do końca co prawda nie wiadomo, co to jest, ale jako, że sam wyrzuci się to dość sporo i wiem, co chore gówno w internecie może oznaczać, najpewniej jest to jakaś aluzja do tego potwora, który za tym wszystkim stoi, ewentualnie do jakiegoś mordercy. Najpewniej do Gubiego, który zaatakował jakieś dziecko, ewentualnie je gdzieś przetrzymuje. I myślę, że to po prostu się do tego odnosi. Jest jakimś przeniesieniem tej sytuacji bardziej na język bajki. Tak mi się wydaje. I w tym miejscu miałem kończyć ten odcinek, gdyby nie fakt, że 8 godzin temu pojawił się kolejny z Gubiego, więc spoko. Opowiedzmy również o nim. Tym razem Gubi uczy nas kształtów. Geometria. I tym razem... Wszystko zaczyna się od tego. Gubi jest geometryczny, bo ma kąt prosty w głowie. I tym razem posługuje się jakimś dziwnym językiem, którym może wywoływać duchy. Wiem, bo sprawdzałem. Prawda jest taka, że to intruder uciekł z Demandela katalog i teraz udaje Gubiego. Dawaj Gubiego, śmieć. Na początku totalnie od niechcenia uczy nas podstawowych kształtów takich jak trójkąt czy owal, a później pokazuje plastikową nakrętkę, plastic lid, jakby to nam było do czegokolwiek potrzebne, Gubi. Następnie pokazuje plastikową łyżkę, baterię do auta, na polskie warunki jest to akumulator. Następnie zepsutą żarówkę oraz zgnite jajko, bardzo duże jajko, złamany talerz oraz małą dziewczynkę. Oczywiście jest to kolejna ofiara Gubiego, tym razem 9-letnia Sofia Anthony. Podobnie jak w przypadku chłopca z poprzedniego odcinka, otrzymujemy jej zdjęcie, jak siedzi na kanapie, najpewniej przed telewizorem, w bardzo creepy pozycji. Oraz otrzymujemy raport z jej zaginięcia, z którego dowiadujemy się, że zaginęła, kiedy oglądała telewizję. Dokładnie 17 grudnia 2023 roku, ponownie przed dzień emisji poprzedniego odcinka. Znaczy, kuźwa, emisji, publikacji. Następnie przedstawia nam zużytą brzytwę oraz obcinanie paznokci. Następnie Gubi chce nam pokazać swoje ulubione kształty, takie jak on sam, dziewczynka, ponownie Gubi, tylko że w swojej prawdziwej formie najpewniej, w formie maski, na twarzy pewnego mężczyzny w garniturze, który najpewniej jest odpowiedzialny za to całe chore gówno, które się wydarzyło. Następnie na przestrzeni kilku sekund widzimy informację Andrew Connerze, który zaginął w wieku 4 lat i ostatni raz, kiedy go widziano, miał na sobie szarą bluzę oraz czarne spodnie. Dowiadujemy się, że Michaela Akins zaginęła 7 grudnia 2023 roku, a władze wierzą, że została porwana ze swojego rodzinnego domu, kiedy jej babcia Carrie Ann Akins najpewniej robiła coś innego. Poniżej mamy także prawdopodobny opis osoby, która odpowiada za to wszystko, jednakże no ponownie za dużo cenzury, my friend. Dowiadujemy się również, że Sofia Anthony została porwana najpewniej przesiadując w domu swojego ojca. Niestety w jej sprawie nie ma żadnych podejrzanych. Następnie otrzymujemy również kilka przebitek na mężczyznę w garniturze z dopiskiem: nie patrz mu w oczy, nie słuchaj tego, co mówi, nie ufaj mu, on kłamie. Ponownie powtarzają się ciągi liczb i ponownie jest to jakiś szyfr. Sam starałem się to odszyfrować, ale kurde, no nie jestem dobry w takich rzeczach. Więc ponownie zostałem tutaj szyfry z filmu, jeżeli ktoś się na tym zna, no dajcie znać, jeżeli możecie, bo na pewno jest to bardzo ciekawa kwestia. Swoją drogą, te zdjęcia są creepy as fuck. Kiedy wszystko dobiegło końca, widzimy jeszcze jakieś nagrania nałożone na siebie i to jest koniec jak na ten moment. I jak pierwszy raz na to patrzyłem, stwierdziłem, dobra, to jest jakieś badziewie bez większej fabuły, ale faktycznie mają i nie jest wcale aż tak, no nie wiem, prosta. I już nawet w tym momencie, kiedy nie znamy pełni fabuły, jestem w stanie przypuścić, o co może tu chodzić.
Otóż najpewniej mamy tutaj do czynienia z jakimś programem dla dzieci, które jest prowadzone przez gościa w garniturze, w tej dziwnej masce. I to on robi tutaj za tego Goobiego. Dzieci siedzą przed ekranami, oglądają to wszystko, jednocześnie patrzą mu w oczy, słuchają to, czego ten mówi i w jakiś sposób jest w stanie je zahipnotyzować na tyle, że te podadzą mu pewne informacje, począwszy od dokładnych danych kart kredytowych, ponieważ to właśnie o to Goobi pyta w pierwszym odcinku. Aż najpewniej po dokładne adresy dzieci, na które akurat Goobi poluje. Dzieci, będąc zahipnotyzowane tym, co ten do nich mówi, są w stanie odpowiedzieć mu na każde, nawet najmniejsze pytania, a ten w jakiś sposób jest w stanie to usłyszeć, no, do końca nie wiadomo jak, ale jakieś powiązania religijne każą mi mówić, że jakieś paranormalne rzeczy wchodzą tutaj w grę. A później dzieci w najbardziej odpowiednich momentach są porywane przez Goobiego, czy tutaj przez mężczyznę w masce, a następnie znikają bez śladu i już nigdy nie wracają. Co więcej, strzelam, że Goobi sam selekcjonuje swoje ofiary, ponieważ jako, że każde zaginięcie miejsce miało tuż przed emisją, czy tutaj publikacją kolejnego odcinka, co jeżeli ofiara, którą Goobi sobie upolował, tuż przed swoim zaginięciem jako jedyna oglądała dany odcinek Goobiego, to tylko to konkretne dziecko Goobi miał na celowniku, aż do momentu zaginięcia cały czas oglądało jako jedyne te odcinki. I dopiero po swoim zaginięciu Goobi odnajdywał kolejną ofiarę, publikując kolejne odcinki, bądź emitując je specjalnie dla tej konkretnej osoby, jednocześnie budując sobie z nią relację, kontakt, aby móc ją manipulować, a później po prostu porwać. Gdzieniegdzie widzimy jakieś przebitki na swego rodzaju piwnice, bądź inne miejsca tego typu, zdaje się, że tam dzieci są przetrzymywane. No, dość proste, sztampowe as fuck, aczkolwiek i tak, no w porządku. Słuchajcie, zawsze mogło być gorzej, a to wcale nie jest takie złe. Na ten moment to zupełnie wszystko, co wiemy odnośnie Goobiego, nic więcej nie zostało nam przedstawione. Wy natomiast możecie zostawić suba na kanale, ponieważ jeżeli dowiemy się czegoś nowego, ja czym prędzej was o tym poinformuję, nagrywając kolejny odcinek z Goobiego, bo zdecydowanie jest tutaj o czym mówić, a wy, żeby nie przegapić kolejnych informacji odnośnie tego, co się tutaj dzieje, zostawcie suba. Kciuk w górę pod tym filmem, podnijcie na mojego Instagramka, my słyszymy się wkrótce, trzymajcie się, siemano, cześć!